Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście Kałach i kontynuujemy naszą rozgrywkę państwem włoskim, imperium włoskim. Tutaj widzę, że nawet mam średnie czołgi, dosyć tego nie nagrywałem. No i mamy duży problem, ponieważ jesteśmy w stanie działań wojennych przeciwko Hiszpanii. O, te samoloty fajnie wyglądają. Fakt, że to obniża mi FPS-y, no ale zrobię to dla Was. No niech będzie, troszeczkę się pomęczę. Jak widzę, to się produkuje, wolne fabryki wojskowe, oczywiście muszę to zainwestować w broń piechoty, ciach. No i został mój ostatni przeciwnik, czyli Japonia. Dywizje 11 do 14, ok. 54 tysiące casualties. To troszkę mało, bo ja mam 300 tysięcy. Niemcy mają 3 dywizje i mają 500 tysięcy casualties. Nie wiem, coś się chyba zdupiło, plus zobaczcie jeszcze to, o właśnie. Modernized Army. To jest Army Primacy. Oczywiście musiałem zmienić na język angielski, bo nagrywam moda Wilkrieg, a zmieniać polski, angielski, to jest coś słabego, według mnie. Teraz tak. Pójdziemy w Bomber, czy pójdziemy w Special Forces? Paratroopers, Mountain Infantry. Pójdźmy sobie w Special Forces, ok. Mogę zaprosić Bułgarię. Tych panów mogę zaprosić do frakcji, ale tutaj nawet widzę, poczekajcie, czy faszyzm tutaj nawet zyskuje bardzo na sile, bo jak im wmawiam tą moją politykę, ci panowie atakują. Gdzie ja tutaj przegrywam w powietrzu? Nad regionem Beneluxu? Co wy sobie jaja ze mnie robicie? To są moje myśliwce, tak? Czy mogę używać lotnisk francuskich? No chyba nie. Gdzie mam jeszcze jakieś lotnisko? No cholera, bo tutaj moje samoloty nie będą mogły latać. W francuskich nie mogę używać lotnisk. Cholera, no co tu się dzieje? Mogę zaprosić do frakcji Portugalii, ale ja nie chcę Portugalii we frakcji. Naprawdę, ja ich nie chcę. Kolejna fabryka wojskowa pusta. Średnie czołgi się robią. Anti-tank improved się robi. To się robi. Myśliwce się robią. Ci się nie robią. Niestety, ci panowie się nie robią i się chyba szybko nie zrobią. Dobra, rozbujajmy te linie montażowe piechoty. Tutaj się musi zacząć robić ropa i to wszystko, bo ojejku. Ale tutaj mam jeszcze dużo napraw, wiecie, bo tutaj jest dużo, ale to bardzo dużo buntów. Jeżeli chciałbym wypowiedzieć wojnę Rumunii, to Rumunia raczej będzie... Wiecie, o co chodzi. Rumunia raczej dołączyłaby wtedy do aliantów. Popatrzmy sobie, jak Japonia upada. Mam nadzieję, że ktoś z nich będzie miał jaja i się tutaj zdesantuje. No chyba, że po prostu ja będę musiał wziąć tutaj dostęp i... to zrobić. Czekajcie, trzy dywizje bułgarskie, które są mi całkowicie niepotrzebne i trzy dywizje spadochroniarzy. Czy ja coś rekrutuję? Mandżuko skapitulowało. Świetnie, o to mi chodziło. Czy ja bym chciał tutaj coś zrobić? No moi żołnierze myślałem, że nie walczą, no ale walczą. Dobra, czekajcie. Rebuild, okej. Czy ja bym chciał pójść tu w efficiency? Wiecie co, pójdę sobie w efficiency, bo efficiency może mi dużo dać, tak szczerze. Co ja bym tu chciał zrobić? Czołgi są podciągnięte na full. Myśliwców to mam jedną linię, robi się na full. Właśnie, otworzę sobie drugą linię myśliwców. To nie jest, to naprawdę nie jest głupi pomysł, ale mnie to denerwuje te bugi. Widzicie, w dół mogę, ale do góry nie mogę, okej. I zacznijmy robić tutaj myśliwce już, nie? Niech się tutaj coś robi powoli, druga linia, okej. Convoy raid. Tutaj rozpieprzyliśmy konwoje Hiszpanów. Hiszpanie są teraz w osi. Tutaj wojska francusko-włoskie, czyli Włosi, Francuzi mi jednak pomagają, mojej wielkiej armii rzymskiej. Nie mogę tutaj zmienić niestety nazwy kraju, bo zbugowałoby mi to grę, ale poczekajcie, tutaj nawet patrzcie. Okej, ale czemu ja nie mam teoretyka wojskowości? Jest tu coś takiego? Assault Divisions, Air? Nie. No to mi nic nie daje, szczerze. Szczerze, to mi nic nie daje. Tu mam piechotę, tu mam to. Mogę jeszcze sobie wziąć armor, kawaleria. Nie mogę sobie wziąć armoru, no to są chyba jakieś kurwa żarty. Okej, tutaj powstał kocioł, który został zneutralizowany i zdobyłem lotnisko, czyli teraz wezmę sobie na przykład... Mam tutaj jakieś myśliwce dostępne? No nie za dużo. Gdzie są moje myśliwce? Wylatacie nad Warszawą. Po co? Po co te 200 myśliwców tam lata? Przenieście to tutaj, a tu sobie jeszcze wystawię jakieś closery, wiecie? Dobra, niech będzie cztery, nie będą 400, nie? I zrobimy to w tym stylu. Okej. No i teraz powinniśmy już uzyskać całkowite panowanie w powietrzu. Tak jak sądziłem, closery będą mi tutaj pomagały się przebijać. Ja na szczęście nie chcę brać terytoriów tutaj dla Francji, chcę brać terytoria dla siebie.
Widzę, że tutaj moje dywizje rzymskie bardzo dobrze, bardzo mocno wbijają się we wroga. Nawet Francuzi będą brali dla mnie terytorium. Tylko mam nadzieję, że nie jesteśmy jedną frakcją. No na szczęście nie jesteśmy. Bułgarzy to tacy sojusznicy 2 na 10, wiecie, z chęcią bym im dojebał, ale już nie mogę, więc troszeczkę lipa. Zdobyłem, wow, ile fabryk zdobyłem? A nie, dobra, to tylko jedna, czyli myślałem, że tu jest 60, a jest 50. Japonia zostaje zgwałcona przez Mongołów, Chińczyków i Rusków. Mam nadzieję, że ktoś się tam zdesantuje. Ace Pilot Promoted, gdzie? No na pewno nie tutaj. O, tutaj, zobaczcie, w fighterach mam tego. Mam asa, czyli to jednak jest super, spoko. No i to właśnie widzicie, Herz of Iron 4, czekamy, aż moi przeciwnicy padną. Mogę sobie przyspieszyć na full grę, siedzieć i gadać. Moim następnym celem nie będzie pokonanie aliantów. Moim następnym celem będzie pokonanie, panowie i panie, zgadnijcie kogo. Oczywiście, Związku Radzieckiego. Dlaczego? Dlatego, bardzo tego potrzebuję. Tungsten i tak dalej, to stal, o kurcze. To będę chciał, tutaj bym chciał zwyciężyć. Mam tylko nadzieję, że tutaj nikt nie będzie w aliantach, żeby mnie okrążać, no ale zobaczymy sobie. Czekajcie, wolne stocznie. Czy ja chcę inwestować? Nie chcę. Kurde, już się kawałek zacinasz normalnie jak jakiś... zacznę inwestować dopiero wtedy, kiedy podbijemy... Kiedy będzie konferencja pokojowa i tak dalej. To mam nawet fajnie wybadane. To mam nawet super wybadane. Artę mam ok, improved, tanki mam średnie, na to się nie chcę szarpać, na to bym się mógł szarpnąć, czekajcie, chociaż może mogę mieć tutaj w piechocie, nie mogę mieć w piechocie boosta. Ech, tutaj mam boosta na anti-air, czyli ja bym mógł sobie zrobić teraz to, ale czy mam wolne okno badania? Mam. To wiecie, na co się szarpnę? Zrobię sobie to, na pewno, za 3 dni będę miał wolne kolejne okno badania. W ogóle to czemu ci Hiszpanie tyle wytrzymują? Zobaczcie, tutaj jest 48 moich dywizji. Czołgi średnie, piechota. Tej armii mi trochę szkoda, bo to jest głównie armia bułgarska, ekspedycyjna, wiecie? Tutaj bułgarskie są siły, bułgarskie kawalerzyści, bułgarska kawaleria. Tego niestety nie mogę zmienić. Mogę dać sobie teoretyka, ale tego nie chcę robić. Co bym chciał? Army Regrouping, Division Raid. Co mam jeszcze tutaj do wyboru? Army Air Combat, Interceptions Attack. Kawaleria nie, Army Regrouping. Dobra, wiecie co? Weźmy to Army Regrouping, bo i tak nic lepszego do roboty nie mam. To 290 dni, tego nie chcę. O, Landing Crafty, to mi się przyda na pewno do lądowania w Anglii. Ale na razie skupiam się na Hiszpanii i Włochach. Boże, na Hiszpanii i na... I na kim? I na Japończykach. Czy ja będę musiał naprawdę przejść cały, kurde, glob, żeby pokonać Japończyków? Mam nadzieję, że nie. Byłoby bardzo niefajnie, szczerze. O, teraz mam 167 fabryk, czyli one się jednak naprawiają tutaj i robią jednocześnie, świetnie. Dobra, Hiszpanie widzę, że w końcu polegną, mam nadzieję, że Gibraltar odbije dla siebie, nie dla nich. Wyślijcie tutaj czołg, no panowie, rzymski Blitzkrieg, Hastati, do przodu. I zacznijcie już tutaj walkę o Gibraltar. Wy też oczywiście będziecie walczyć o Gibraltar. Gibraltar jest bardzo ważny, jeżeli chcemy wygrać wojnę z Anglią. Tutaj jest... Są też atakowani. Tutaj moje dywizje widzę... O, dobra, Gibraltar został zdobyty. Jeszcze dla Włochów, jeszcze dla Włochów, tak. Może mi się uda zabrać to terytorium w konferencji pokojowej, jakby było zarąbiście. W ogóle Francję bym wtedy z dwóch frontów atakował, z frontu europejskiego. Byłoby pięknie, ale będę musiał pokonać niestety Sovieticus, Imperialus, Capus i tak dalej, i tak dalej. No dobra, tutaj widzę, że wychodzę nawet na full. Jeżeli bym chciał robić dwa razy więcej myśliwców, będzie mi czegoś brakowało? Zaraz się dowiemy. Surplus 0, surplus 10, czyli oleju mi w końcu braknie. Tungsten chyba zdobyłem jakieś... Dodupcie mi do fulla już te fabryki. Czegoś mi tutaj brakuje, prawda? Paliwa, no właśnie. I dlatego paliwo będę musiał sobie zdobyć, ropę będę musiał zdobyć ze Związku Radzieckiego przed wojną z aliantami, bo jak wiecie, pół kurwa świata jest teraz w aliantach. Jeżeli ja zacznę wojnę totalią z aliantami, ze Związkiem Radzieckim, to tą kampanię zakończymy za dwa odcinki.
bo zostanę rozjechany. Armored Effort, czy ja to chcę zrobić, czy ja chcę sobie tutaj pójść bardziej w Bomber Air Innovation Jet Engine. Dobra, wiecie co, dokończę jeszcze to drzewko do końca. Czekajcie, to mi się będzie robiło, to jest ok. Dupnijcie mi tu piechotę na full. Total needed tu, a tu się robi przecież 130 dziennie, ale jeszcze 100 coś tysięcy upgrade'ów. Panie... tu? Panie... tu. Dobra. Zajmijmy im wszystkie porty. Zobaczymy, jak tam doświadczenie tych armii. No widzę, że nawet... no wszyscy są już na poziomie zawodowców i zdobywają experience, niektórym nawet spada experience, niektórzy je zdobywają. Nie wiem, od czego to jest zależne. Ale widzę, że dobra. Raczej nacjonalistyczna Hiszpania w tym momencie powinna skapitulować. Bo ich unicestwie, prawda? A Francuzi tutaj będą walczyć? Dobra, nacjonalny Spain has captured, okej. No captured, no poddali się po prostu. No i tutaj będą, znając życie, bunty, srunty, prawda? Okej, dobra, zrobiliśmy to. Czekajcie, teraz tak. Robić mi tu spadochroniarzy. To mi się na pewno przyda. Gdzie bym cię mógł tutaj dodać? Tutaj jest bardzo duży ten, bardzo duże bunty będą na terenach Polski, ale ja nie rozumiem, dlaczego na przykład Polska się buntuje teraz przeciwko mnie. Przecież kurka wodna, ja was wyzwoliłem. Do cholery jasnej, no. No trudno, no musimy po prostu te terytoria jakoś zabezpieczyć, chociaż to i tak mi niewiele powinno dać, no ale coś mi powinno chociaż dać, no. Wiecie, jak to wygląda. Spadochroniarze zaczynają się robić i wszystko teraz zależy od tej wojny. Chińczycy, Mongolia, Związek Radziecki napierają na Japończyków. Mam nadzieję, że Japończycy polegną. Ja sobie na wszelki wypadek wezmę tutaj, mogę sobie wziąć military access. Chyba sobie nawet wziąłem. Tak. Czyli usunę te samoloty. Was usunę. Muszę sobie tylko rzucić okiem, jak wyglądają siły powietrzne Japonii. Bo to będzie naprawdę, to by była walka o wszystko. Okej, czy macie około 1500 samolotów, około 30 dywizji, czy jednak to kłamie? Bo tutaj się pokazywało, że Japonia ma 3 dywizje, nie? Czyli jednak tutaj powiedziałbym, że będzie bardzo ciężka ta walka w powietrzu. Bo ja nie wygeneruję tylu samolotów, co Japończycy. Mimo, że Japończycy tracą tutaj ziemię masowo, to ja tyle nie dam rady wygenerować. Ale teraz wszyscy powinni się skupić na Japonii, cholera jasna, no. Powiem wam tak, jeżeli zająłbym Rumunię, to by było coś. Tylko, że Rumunia nie jest jeszcze profaszystowska. Czy oni mają w ogóle boosta do faszyzmu? Tak, mają boost do faszyzmu. Oczywiście fabryki moje zostały uszkodzone. Dobra, wy już jesteście na 50%. Może, ej, poczekajcie, może Rumunia się zmieni w profaszystowską Rumunię? I wtedy może... czekajcie, czy ja chcę boost party stability? Dobra, support weapons 3 mi się zrobiło, czyli ojejku, 40 rok, czyli to, czekajcie, Cavalera Mechanized Motorized. Na to bym się... o właśnie, to potrzebuję, paratrooper 2. Oczywiście tych paratrooperów będziemy sobie jak najszybciej wystawiać, prawda? Więc... tutaj potrzeba masy upgrade'ów, tutaj właśnie pracują już dwie fabryki, tutaj full fabryki na moje myśliwce. Po prostu muszę poczekać teraz. Wiecie, co zrobię? Może zrobię tak, że nagram jeszcze ten odcinek, a poza odcinkiem sobie przewinę do konferencji pokojowej. Co wy na to? Bo gdy Japonia skapituluje, to już nie będzie żadnego realnego dla mnie wroga. Siam jest jeszcze po stronie tutaj... co? Siam jeszcze jest z Niemcami przeciwko Anglii i tak dalej, i tak dalej. I zajmuje właśnie Singapur. Kurwa... no dobre, powiem dobra beka, nie? Dobra beka, szczerze. Ojejku, ale tu jeszcze będą problemy. Francja powinna tutaj rozjebać Siam. British Rail powinien rozjebać Siam, tak szczerze. I oni powinni go już tak całkowicie unicestwić. Improve anti-tank upgrade? Czy ja bym chciał to? Czy ja bym chciał to? A może bym chciał tutaj coś? To się jeszcze robi. Doktryn tutaj nie za bardzo. To mi się zrobiło, mam lepsze myśliwce, prawda? Jakbym tutaj w closery poszedł... nie no, ja bym musiał iść maksymalnie w myśliwce, ale to jest za dużo, za długo czasu by to trwało. Czekajcie, w doktrynę powietrzną, co mi to da? Fighter agility.
Dobra, wezmę, zrobię to po prostu, bo nie mam pomysłu na kolejną doktrynę, nie? Mam tylko nadzieję, że to Imperium Siamskie jakoś fajnie by było, jakby poległo. Trocki survive assassination attempt. Trocki przeżywa, panowie. Stalin chciał go zamordować, ale Trocki Co? Jezus, powaliło mi się z dwoma innymi kampaniami. Ja pierdzielę, ej. Naprawdę mi się powaliło, strasznie. Tutaj oczywiście Resistance Map Mode, gdzie mamy to dostępne. Resistance Map Mode jest tutaj oczywiście. Okej, mogę iść dalej w tą doktrynę, świetnie. No i tutaj jak widzicie w Niemczech i w Polsce jest najbardziej, największy tutaj Resistance, czyli słabo. Tutaj w ogóle we Włoszech, nie, teraz w Hiszpanii nie ma praktycznie nic, bo to wszystko chronią moje dywizje. Oczywiście wystawić, ale gdzie stoją te trzy dywizje spadochroniarzy? Tutaj, tak? Czyli te 8 dywizji do ciebie, a spadochroniarzami to chciałbym, żeby jako jedną grupą dowodził jakiś ten. Czekajcie, czy jak ja cię spromotuję, Ugo, to czy ty stracisz leader skillsy? Nie. Ciągle będzie miał to leader experience gain na minusie. Jezus Maria. Kurde, mogłem go nie rozpieprzać, tak szczerze. Bo mam inny pomysł, ale dobra, no muszę wziąć nowego dowódcę. Ej, to Porro. I ty będziesz moim takim jakby dowódcą całych moich szwadronów spadochroniarskich. No, możemy to tak nazwać, całe moje szwadrony spadochroniarskie. Western, tutaj coś się bijemy, ale przecież to powinienem wygrywać. Bo tutaj te statki nie powinny mieć prawa bytu hiszpańskie. Okej, dobra. Jak tam sytuacja teraz w Japonii? Czekajcie, przekrzywię sobie troszeczkę mikrofon. Okej, przepraszam. Jak tam sytuacja w Japonii? Japonia została całkowicie wyrzucona tutaj z Chin. Z tego co widzę, z chęcią bym sobie podpatrzył, ale tutaj widzę bombowce. Kogo latają? Bombowce japońskie. To jest, oni tu chyba mają jeszcze Air Supremacy. Czyli to może być bardzo ciekawe, tak szczerze. Bo jak oni tutaj jeszcze dominują w powietrzu, to może być jakiś comeback. Dobra, Armored Effort się zrobił. Musimy się bardzo szykować na Związek Radziecki. Co bym chciał? Light Ships. To jeszcze nie... Z aliantami nie będziemy w stanie wojny, nie? Bardzo szybko. Czy po prostu sobie zrobię Bomber Effort. Surplusy, surplusy. Tutaj się coś powinno naprawiać i budować. Okej, czyli te fabryki się budują. Świetnie. Czyli to jest bardzo duży plus. Bardzo, ale to bardzo duży plus. Gdzie to jest w ogóle... Resistance. Aha, czyli Bratysława i Niemcy, tak? Ech, kurczę. Troszeczkę słabo, no. Co mogę poradzić? Tych spadochroniarzy to chyba przetransportujemy gdzieś tu. Chociaż nie wiem, jak tam widzicie i... Widzicie, no, British Rail sobie całkowicie nie radzi. Wystawmy jeszcze jedną grupę spadochroniarzy. To będzie około... No, już będę miał może z 20 dywizji wtedy. Spadochroniarzy. I tych spadochroniarzy wyślę po prostu do Japonii. Mam nadzieję, że nie mam żadnego, nie mam. Western coś tutaj. A oni cały czas szukają guza, nie? Naprawdę. Chyba muszę użyć takiej wielkiej floty jednej. Dobra, użyję po prostu was. Zrobię wam tutaj search and destroy. No i teraz powinno być to całkiem inaczej. Zobaczcie, moje statki już płyną i... i wy polegniecie całkowicie. Wykończmy już całkowicie tą flotę hiszpańską, żeby nam tutaj nie niszczyła konwoi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, te konwojowce, jakieś coś takiego. No i tutaj nie mają szans, szczerze. Tutaj są jakieś statki niszczycieli, to wszystko ucieka, ale... No, nie dacie rady, panowie, przecież ja mam tutaj za dużo flot. Nawet te niszczyciele, oni próbują walczyć, wiecie o co chodzi? To jest właśnie akurat bardzo śmieszne. Tak szczerze. Okej, wystawiam tutaj kolejnych spadochroniarzy. Ilu będę miał teraz tych spadochroniarzy tutaj? 19, dobra. Czyli jednak się przeliczyłem, wiecie co? Ja sobie chyba wyślę tych spadochroniarzy tutaj, prawda? Wezmę jakiś dostęp, zdobędę jakieś jedno miasto, Paratroopers 2 się zrobiło, Paratroopers 3 już na to się nie, już na to nie idę. Kawaleria, Motorized, nie chcę. Mogę się juchnąć na to, na to, na to. Czołgi, mam boosta do czołgów, o kurde, czyli sobie ulepszę na pewno średnie. No i wiecie co? Poczekam jeszcze troszkę. Zobaczę, co się stanie, gdy te dywizje polegną, prawda? Gdy to polegnie i to polegnie. Zobaczę, co się stanie. Czy wtedy oni zwrócą swoje oczy na Syjam,
bo ten Syjam nadal stoi, mnie to troszeczkę denerwuje. To mi się zrobiło, to mi się, to jest 41 rok, ale nadal bym to mógł zrobić. Czekajcie, Constructions 4, Construction Speed Plus, ok. Factory Output i tak dalej. Dobra, róbmy, róbmy. 23 per day, dlaczego? Roberto Franco, Bomber Effort, minus 1, Boosting Ideology in Portugal, in Romania, ok. Czyli dlatego mam mniej siły politycznej, bo ja tutaj boostuję faszyzm. Dobra, dobra, ci się jakoś zredukowali ten faszyzm. Ci mają ten faszyzm nawet na potężnym poziomie, jak mam być szczery, ale ja tutaj, kurde, zyskuję bardzo mało siły politycznej, no ale w sumie to też jest planem, prawda? Bo jak tutaj będą faszyści, to ja wtedy wypowiadam wojnę Portugalii i elo. I to jest wszystko. Dobra, niech tutaj ten faszyzm się zbustuje. W Rumunii powinien się jakoś zbustować szybciej. Dobra, w Rumunii to idzie tak po 5%, prawda? Tutaj szóstka właśnie, czyli to troszeczkę potrwa. I troszeczkę stracę siły politycznej, ale no wiecie co, powiem wam tak, nigdzie mi się nie śpieszy, nie? Ta kampania jeszcze może trwać i trwać. Dopiero wygraliśmy wojnę z Osią. Jeszcze w ogóle nawet nie myślałem o rozstawianiu wojsk w Afryce, tylko o przygotowaniu potężnej ofensywy zwalającej z nóg przy użyciu spadochroniarzy, przy użyciu wojsk mobilnych, bo mam tutaj 20, 40, 60, 80, około 100 dywizji będę miał, plus tutaj te będą dywizje spadochroniarzy u jednego pana. No, powiem wam tak, czy mógłbym wam oddać 3 dywizje Expeditionary Force? Start Land Lease, ale ja nie chcę was Land Lease'ować. Czy ja was tutaj boostuję popularity? Nie. No nie boostuję im populacji. Czyli to jest okej. Okay. Czyli wy sami tutaj macie zboostowaną tutaj faszyzm, prawda? 70, tak, wy się sami boostujecie, świetnie. Macie tu już Partial Mobilization, no to jest coś. 700 tysięcy ludzi. Na jakim prawie? Na Extensive Conscription. Czy to spada w dół, czy to leci w górę? No tak stoi szczerze, no ani w górę, ani w dół. Teraz oczywiście spadnie, no bo wystawiam sobie kolejną dywizję spadochroniarzy, prawda? Tych panów odłączę, a tym panom każe się szkolić po prostu. Nadzwyczajnie w świecie. Niech się troszeczkę jeszcze podszkolą. I sądzę, że 24 dywizje spadochroniarzy wystarczą mi w zupełności. Na razie. Air Innovations oczywiście robimy. Badania się robią, landing crafty, wszystko jest ok, wszystko jest nawet ok. Ale wiecie co? Dobra, ja sobie zrobię pauzę, zrobię sobie na razie spokój z 1-2 dni od Herds of Iron. I po prostu przyspieszę sobie, przyspiduję tutaj wszystko na full, będziemy lecieć, będę leciał na szybko. Jak coś to się zdesantuje tutaj powietrznie w tej Japonii. I dopiero włączę nagrywanie, kiedy będę miał konferencję pokojową, ok? Żeby was po prostu nie zanudzać. No dobra, ja byłem Kałach, bardzo wam dziękuję za oglądanie, zapraszam na nowe przyszłe materiały. Hejka!